Siema, poniedziałek, no co powiem, siedziałem od piątku do niedzieli na Ancien Valzi, nie było praktycznie żadnego brania, no to sobotne niedzielę delikatnie pociągnęło i zostawiło, wędkarzy też trochę było, u każdego cisza, no co, była pełnia, ciśnienie 1027-1028, dosyć wysokie. Ten tydzień ma być to samo, no ale co, od piątku już mam wolne, urlop cały tydzień aż do 14, do następnego poniedziałku, czyli od piątku, 7 rano się rozbijam nad wodą, rozstawiam namiot, graty i łowię tam do niedzieli. W niedzielę rano zwinę się i lecę od poniedziałku na Morkutę. W tam tygodniu najprawdopodobniej będzie wolne miejsce, nie będzie ludzi, z weekendem jest ciężko. Także ten weekend na Ancien Valzi od piątku do niedzieli i od poniedziałku od rana albo niedziela już wieczorem na Morkutę na parę nocek. Także do końca tygodnia ciśnienie wysokie 1028-1029 kPa. Zobaczymy, jak to będzie z tym braniem. No ale co, trzeba korzystać. Weekend ciepły, 23-24 stopnie. Trzeba jechać zobaczyć. Jak nie na tym jeziorze w tym tygodniu nic się nie uda, to od poniedziałku albo od niedzieli wieczorem polecimy na Morkutę. Tam zrobimy parę nocek. Także od piątku jadę z Tomkiem i Zanką. Także pozdrawiam serdecznie. Oni od poniedziałku już do pracy, ja mam poniedziałek urlop, także parę nocek zostanę sam. Także co? Ten weekend ciężki, nic nie było, 2 tygodnie temu z Krzyszkiem połapałem na Morkutę parę ładnych partii. Poprzedni tydzień nic, ten tydzień też nic, no ale zobaczymy w tym tygodniu, może w tym tygodniu coś się uderzy. Prosty zestaw helikopterowy na haku Orzech Tygrysi, no ale będziemy próbowali, będziemy coś zmieniać. Przynęcimy, wypijemy piwo, zrobimy grilla, posiedzimy, pogoda piękna. Także łowimy i widzimy się w piątek nad wodą. Także pozdrawiam. Ryby, ryby, ryby. Hejka.